Bardzo intensywne, ale też wzruszające, fascynujące 3 miesiące. Wielkie brawa dla Madzi, która jest z nami dzisiaj. Poproszę. Gratulujemy raz jeszcze. Patrz na środek. Gratulujemy wam wszystkim, że zeszliście tak daleko. 3 miesiące spędzić w sumie w bardzo fajnym domu, ale jednak w zamknięciu, w różnym towarzystwie, może nie zawsze takim, jakby się chciało, ale na pewno ciekawym, w różnych okolicznościach. Szacunek, że wytrwaliście, że średnio, widzieliśmy w telewizji, że dotrwaliście. Bywało różnie. Ale jak bywało różnie, to dla nas też było bardzo ciekawie, nie ukrywamy. Prawda? Im więcej się dzieje, tym lepiej dla naszych widzów i dla dziennikarzy również. Chciałam wam wszystkim podziękować. Chciałam podziękować moim kolegom, z którymi mogliśmy się spotykać co tydzień, z Filipem czasami, ale starał się bardzo i kawał serca włożył w tę robotę. Ja chciałam też bardzo podziękować Kasi Mazurkiewicz, naszej szefowej, za wszystkie... Tak. Za wszystkie... Inspiracje, kłótnie, dyskusje, sprzeczki, ratowanie mnie z różnych moich wątpliwości, wyprowadzanie Kasi też i za to, że Kasia byłaś zawsze z nami i naprawdę bardzo o ten program walczyłaś i włożyłaś w to dużo serca i wierzę, że ta kolejna edycja będzie taka, jak będziemy... Jaka będzie? No dobrze, to jest ten moment, kiedy chciałabym zaprosić na scenę naszego dyrektora programowego, Edward Miszczak, który... Brawo! Który opowie o tym, jak wielkim sukcesem jest Big Brother, bo nie ukrywajmy, jest sukcesem, dlatego będzie druga edycja, na którą ja się już nie mogę doczekać. Wszyscy. Przed chwilą usłyszałem takie powiedzonko, tak rodzą się gwiazdy. Więc dziękując wszystkim uczestnikom programu Big Brother, chciałem ich prosić, żeby dali radę unieść to słowo gwiazdy. Bo to teraz rozpocznie się duże bąbelkowanie i wierzę, że dacie radę. Proszę Państwa, to 24 miliony ludzi bodaj przez sekundę oglądało Big Brothera. 25 milionów kliknęło sobie. No jak długo, to już jest inna sprawa, ale kliknęło. W związku z tym z 15 tysięcy ludzi, którzy chcieli wejść do domu Wielkiego Brata, weszło 15. Ja chciałem Państwu bardzo podziękować, bo jak na początku słyszeliśmy, że to jest bardzo taka jednorodna grupa, że poszliśmy na jedną dyskotekę i zaprosiliśmy ludzi do środka. A potem okazało się, że finał pokazał siłę tego programu. Dwoje ludzi z Polski, dwoje ludzi spoza Polski. Jedni wychowani na Gulczasie, drudzy wychowani na różnych wersjach brytyjskiej czy irlandzkiej Big Brothera. I jeszcze na końcu ta wielka masa głosuje na Madzie. Czyli dziwną osobę, osobę troszkę z kosmosu, osobę nie przypominającą w niczym normalnej, przeciętnej Polki. Coś się dzieje w naszym społeczeństwie. Stajemy się bardziej otwarci, tolerancyjni. Myślę, że to fajnie było widzieć. Dziękuję wszystkim uczestnikom. Dziękuję ich rodzinom, bo 3 miesiące Guantanamo to jest trudna sprawa. Natomiast chciałem podziękować też Endemolowi, który z nami pracował. Brawo dla Endemola. Chciałem podziękować swoim koleżankom, bo trójka bardzo, bardzo intensywnie pracowała. Grażyna Kubica, Kasia Mazurkiewicz i Ania Machowska. Bardzo dziękuję. No i dziękuję bardzo prowadzącym, bo Agnieszka z kolegą byli w niedzielę. Filip o północy chciało się jeszcze czasem ich oglądać razem z Małgosią Ome. I myślę, że ta czwórka była bardzo przydatna. Tłumaczyła nam wszystko, co dzieje się w domu. Mogliśmy też patrzeć, podejrzewać, podglądać. Różnie zareagowały rynki na świecie na Big Brothera. Po raz pierwszy mieliśmy tę sytuację, że cała prawda wychodziła w streamach. Wszystko, co się działo w domu, można było zobaczyć.
Na rynku niemieckim telewizje się zdenerwowały i zablokowały streamy. I tam nie ma internetu, bo internet potrafi zepsuć prawdziwą telewizję. Myśmy się zdecydowali, że jednak będziemy pokazywać i dzisiaj można powiedzieć, te 25 milionów kliknięć to jest najlepszy dowód, że internet trzeba używać. To przelewanie się wzajemne, to zwoływanie się na wykopie, żeby kogoś wyrzucić z programu w telewizji. To jest niesamowita historia, przygoda, przelewanie się tych dwóch światów, analogowego i digitalowego. Świetnie. Bardzo wszystkim dziękuję za to, że spędziliśmy razem 3 miesiące. My już jutro zaczynamy casting, a od połowy września pewnie pojawimy się z drugą edycją. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. No właśnie, uczestnicy mają trochę zdziwienie w oczach, bo wy nie znacie kulis, wy musicie się dopiero zagłębić, sprawdzić, co się działo wokół tego programu. To dowiecie się, co to jest wykop, bo tam dużo od was na tym wykopie było. Bardzo. Madzia, czy ty się już otrząsnęłaś, czy ty nadal jesteś w szoku, bo wczoraj jak stałaś obok mnie, to się trzęsłaś jako sika. Już teraz się nie trzęsę, ale nadal jestem w szoku i jeszcze nie mam pojęcia o niczym. Nie czytałam ani żadnych komentarzy, ani żadnych portalów, nie oglądałam jeszcze nic, nie miałam czasu, a dopiero Instagram odpaliłam godzinę temu, więc naprawdę nie wiem w ogóle, co się dzieje. A malowałaś się sama, czy ktoś cię dzisiaj malował? Nie sama. Dzisiaj pani makijażystka, więc jest troszkę bardziej klasycznie i taka bardziej poważniejsza jestem. Więc następnym razem będzie więcej glitteru na pewno. Bardzo ładnie, ale ja wczoraj byłam pink and glitter dla ciebie, wiesz, naprawdę na scenie, więc mam nadzieję, że ci się podobało. Bardzo ci dziękujemy, gratulujemy jeszcze raz wam wszystkim i zapraszamy media już teraz do indywidualnych wywiadów.